Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Tym razem przygotowałam dla Was sprawę z województwa dolnośląskiego, czyli z Wrocławia. Będzie to trochę krótsza sprawa niż ostatnio, ale myślę, że także ważna, bo będzie też ze sobą niosła ważny przekaz. Ale to już podsumuję na końcu, co by za dużo nie zdradzać. Chciałam także podziękować osobom, które ostatnio postanowiły wesprzeć mnie na Patronite lub w formie wsparcia na YouTube. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że jeżeli to jest Patronite, to warto sprawdzać maila, a jeżeli jest to YouTube, to warto sprawdzać kartę społeczność, gdzie czekają specjalne posty dla Was. I na koniec jeszcze przypominam, że cały czas trwa aukcja WOŚP. Jeżeli macie ochotę dołączyć do licytacji, to linka znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Wrocław jest czwartym miastem pod względem ludności i piątym miastem pod względem powierzchni. W swojej historii ma m.in. bycie stolicą Księstwa Wrocławskiego czy byciem siedzibą władz pruskiej prowincji Śląsk. Od 1999 roku jest stolicą województwa dolnośląskiego, a do tego centrum wciąż rosnącej aglomeracji wrocławskiej, którą zamieszkuje szacunkowo 1,25 miliona osób. We Wrocławiu do dzisiaj znajduje się także Radio Bar, które odegrało znaczącą rolę w dzisiejszej historii. W 2001 roku Dorota J. wynajmowała pokój we Wrocławiu, skąd przyjechała z Nowej Rudy. Oprócz niej w mieszkaniu tym znajdowały się jeszcze dwie osoby, jej koleżanka i kolega. Dorota była świeżo upieczoną studentką. Studiowała na pierwszym roku Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Była osobą zaradną i postanowiła, że sama zarobi na swoje utrzymanie, w związku z tym zatrudniła się w jednym z wrocławskich barów. Ze swoimi współlokatorami miała całkiem dobry kontakt. Bardzo się lubili i często gdzieś razem wychodzili. Przeważnie było tak, że co czwartek wychodzili do klubu jakiegoś czy na jakąś dyskotekę i najczęściej właśnie był to radiobar. Jednak jej znajomi twierdzili, że Dorota była dosyć łatwowierna i zbyt łatwo ulegała wpływom otoczenia. Mogło być też trochę tak, że po prostu zachłysnęła się życiem w wielkim mieście i możliwościami, jakie oferowało. Miała 21 lat i chciała korzystać z życia, coś przeżywać, doświadczać. Dlatego też bardzo lubiła te wypady co tydzień do baru. Była też to dla niej świetna okazja, aby poznać nowe osoby. Była młoda, atrakcyjna, nie miała chłopaka, więc jak najbardziej lubiła tę formę spędzania czasu. 15 marca, czwartek, Dorota i jej znajomi postanowili, że wybiorą się do swojego stałego miejsca, czyli radiobaru. Mieścił się on przy ulicy Rynek 48 i powstał w 1995 roku. Ściągał dosyć specyficzną, ale stałą klientelę i właściwie do dnia dzisiejszego cieszy się sporą popularnością. Na pewno przykuwa uwagę też swoim oryginalnym wnętrzem, które nawiązuje do stylu modernistycznego, połączonego z modnym art deco. Do tego dwa parkiety, więc dużo miejsca do tańczenia i szeroki wybór alkoholu w barze. Nie bez znaczenia oczywiście jest też tutaj lokalizacja, w końcu jest to na rynku głównym, więc łatwo tutaj trafić, też wiele osób tam przychodzi, więc nigdy nie wiadomo, co tam ciekawego się wydarzy. Tego dnia Dorota wybrała się tam z czwórką znajomych, wśród nich byli także jej współlokatorzy. Na miejsce dotarli około godziny 24 i bardzo się tam dobrze bawili. Po chwili zwróciło to uwagę niedaleko siedzących mężczyzn, którzy przebyli na miejsce około 1 w nocy. Zdecydowanie dziewczyny wpadły im w oko, więc długo nie trzeba było czekać, aby ich spojrzenia się spotkały, a później jeden z nich podszedł do nich. Okazało się też, że mężczyzna kojarzył Dorotę, bo wcześniej spotkali się w klubie Metro. Tym razem jednak był z kolegami, ale ich już dziewczyna nie kojarzyła. Znalezienie się w centrum ich zainteresowania bardzo się spodobało Dorocie, więc gdy Mariusz N. do niej podszedł i zaproponował, aby przesiadła się właśnie do nich, zbyt długo się nie zastanawiała. Oprócz Mariusza było tam jeszcze jego dwóch kolegów, Dorian i Marcin. Mężczyźni dobrze się prezentowali, byli dobrze ubrani, do tego chcieli stawiać drinki, więc jakoś to zachęciło Dorotę i nie miała żadnych obiekcji. Inaczej było z jej znajomymi, którzy nie do końca ufali nieznajomym. Więc pomimo, że Dorota dosyć chętnie do nich dołączyła, już jej koleżanki takie chętne nie były. W końcu około 3:30 znajomi Doroty decydują, że pora opuścić lokal. Namawiają Dorotę, aby poszła z nimi, ale ta twierdzi, że chciałaby jeszcze zostać z mężczyznami. Chwilę ją namawiają, zastanawiają się, czy na pewno ją zostawić, no ale Dorota twierdzi, że tak, że chciałaby zostać, więc nie oponują i po prostu wychodzą.
rzucając, że Ala ma być za godzinę w domu. Dziewczyna jest w świetnym nastroju, więc przytakuje i cieszę się, że tak ten wieczór się potoczył. W tej knajpie jednak długo nie zostają, bo wkrótce mężczyźni proponują, aby przenieśli się w inne miejsce. Kobieta wychodzi z nimi na rynek i tam decydują, co będą dalej robić. Jeden z nich proponuje, aby wybrali się do niego. Dorota ma wątpliwości, ale jest już pod wpływem alkoholu, dobrze się bawi. Czuje, że żyje po prostu i chce kontynuować zabawę. Więc ostatecznie daje się namówić, mimo że obiecała, że wróci do mieszkania. Jest tylko jeden problem, bo kobieta nic nie wie o tych mężczyznach. A przede wszystkim nie wie najważniejszego. Bo mężczyźni, z którymi wyszła z klubu, to sutenerzy, którzy bez mrugnięcia okiem potrafią zadawać ból i gwałcić. Dlatego w Niemczech prowadzą agencję towarzyską, w której źle traktują kobiety tam pracujące. Ale kobieta nie myśli o konsekwencjach, żyje chwilą i postanawia wybrać się do mieszkania jednego z nich. Dodatkowo przekonują ją tym, że gdzie będzie sama po nocy chodziła, a przecież oni ją potem odwiozą. Wsiada więc z nimi ufnie do samochodu, ale gdy jadą zupełnie inną okolicę niż się spodziewała, zaczyna się denerwować. Mijają ulicę Kwiską, a potem docierają do opuszczonego domu przy ulicy Piotrkowskiej. Następnie wszyscy wychodzą z samochodu i kierują się do tego domu. Na miejscu atmosfera robi się napięta. Dorota czuje, że chyba nie była to najlepsza decyzja tego wieczoru. Jest w końcu sama w nieznajomym dla siebie miejscu z obcymi mężczyznami, a ci stają się coraz bardziej nachalni. Mężczyźni w tym czasie mają ochotę po prostu się zabawić. Tylko dla nich dobrej zabawie towarzyszy zadawanie bólu. W pewnym momencie jeden z mężczyzn, Dorian, który wydaje się kierować całą tą akcją, każe jej się rozebrać. Dociera do niej, że mężczyźni będą chcieli z nią uprawiać seks. Jedynie co potrafi w tym momencie wypowiedzieć to pytanie, ale chyba nie wszyscy naraz. W tym momencie jest już bardzo przerażona. Przez kolejne godziny gwałcą kobietę, ale tylko we dwóch. Mariusz, którego znała z klubu, nie bierze w tym udziału. Są dla niej bezlitośni, biorą to, czego chcą. W trakcie biją ją też, zwłaszcza po twarzy. W pewnym momencie kończą i wychodzą z pokoju. Kobieta dostrzega w tym szansę dla siebie, szansę na ucieczkę. Na dworze panuje mróz, ale decyduje się na to, aby wybić szybę i uciec z tego domu. Na swoje nieszczęście kaleczy się i robi sporo hałasu. To alarmuje mężczyzn. Reagują bardzo szybko. Choć Dorota zaczyna uciekać, to zaraz wruszają za nią w pogoń i łapią ją, a potem siłą zaciągają do domu. Postanawiają ukarać ją za to, co zrobiła, więc się na nią pastwią. Biją ją pięściami, kaleczą szyję szkłem. Ponieważ kobieta jest cała we krwi, to zaprowadzają ją do łazienki, a następnie spłukują z niej krew i ponownie gwałcą. W międzyczasie zaczynają analizować sytuację i dochodzą do wniosku, że nie mogą jej wypuścić, bo na pewno doniesie o wszystkim policji. Do tego, gdy była w łazience, jeden z nich, Mariusz, zabrał jej złote łańcuszki, pierścionki i kolczyki. Później Dorian zmusza ją jeszcze do stosunku oralnego. Ponownie każą jej się ubrać i decydują, że pora się jej pozbyć. Ich plan jest prosty. Planują wywieźć ją do Marszowic, nad najbliższy staw. Tam postanawiają doprowadzić do końca swój plan, a potem pozbyć się ciała kobiety. Ponownie są dla niej bezlitośni. Biją ją, kopią, zadają ciosy nożem. Dorota broni się resztkami sił. W tym czasie oprawcy depczą jej po nogach i rękach. Denerwują się, że tak długo walczy, dlatego postanawiają ją podtopić. Ale ona jest wciąż silna i bardzo chce przeżyć. Marcin i Dorian zadają więc jej ciosy nożem. W końcu pada ostatni, który odbiera jej życie. Po wszystkim ciało Doroty wrzucają do pobliskiego stawu. Wracają do swojego domu i zachowują się jak gdyby nigdy nic. Dorian, który przewodził tą akcją, wraca do domu, myje się i idzie spać. Następnego dnia zachowuje się tak, jakby nic się nie stało. Idzie nawet na egzamin teoretyczny z prawa jazdy. I zdaje. Mężczyźni mają jednak w głowie to, co zrobili i na wszelki wypadek postanawiają pozbyć się śladów. Dlatego wracają na miejsce zbrodni i usuwają wszelkie pozostałości po tym, co zrobili. Między innymi zrywają tapety, czyszczą chlorem ściany, okna, dywany. W tym czasie współlokatorzy Doroty orientują się, że po imprezie w czwartek nie wróciła do domu. Są dosyć zdziwieni, bo wcześniej się to nie zdarzało, żeby nie wracała na noc. Próbują się jednak uspokoić, też muszą iść na uczelnię, więc postanawiają poczekać, być może po prostu później wróci do domu. Jednak tego dnia na uczelni się nie pojawia, więc kiedy mijają dwa dni, postanawiają jeszcze udać się do jej pracy i sprawdzić, czy może tam dała o sobie znać. Ale i tam okazuje się, że Dorota nie przyszła na swoją zmianę i nikt nic o niej nie wie.
Dla pewności kontaktują się jeszcze ze wspólnymi znajomymi i pytają, czy może oni coś wiedzą o Dorocie. Ale i tutaj nie ma żadnych wieści. W końcu dzwonią jeszcze do ojca Doroty, do Nowej Rudy, ale i on nie ma pojęcia, co się dzieje z jego córką. Kontaktują się także z jej matką, która w tym czasie przebywała w Austrii. Kobieta czuje, że stało się coś niedobrego i jak najszybciej wraca do Polski, a następnie udaje się na komisariat i zgłasza jej zaginięcie. Rozpoczynają się poszukiwania. Między innymi policja udaje się do baru, w którym ostatnio była widziana Dorota. Po różnych miejscach na rynku chodzą także jej znajomi i matka, a przy okazji rozwieszają plakaty o jej zaginięciu. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które naprowadziłyby na trop dziewczyny. Policja w końcu trafia do radiobaru i kontaktuje się z barmanem, który pracował z 15 na 16 marca 2001 roku. Tam też przedstawiają zdjęcie Doroty i pytają, kiedy ostatni raz była tutaj widziana. Mężczyzna dobrze kojarzy kobietę i pamięta, że co czwartek dosyć regularnie przychodziła, a widział ją po raz ostatni właśnie 15 marca. Według jego zeznań przyszła ze znajomymi, łącznie była ich piątka, a później jeden z gości ją zaczepił i dosiadła się do trzech mężczyzn. Barman przypomniał sobie także, że między nimi w końcu doszło do małej sprzeczki. Ale nie między Dorotą a mężczyznami, a między Dorotą a jej znajomymi. Ich zdaniem mężczyźni byli zbyt bezpośredni i za dużo sobie pozwalali. To też było powodem, że opuścili lokal. Niestety bez Doroty. Potem barman pamiętał jeszcze tylko tyle, że razem wyszli. Jak dokładniej to później wyglądało, nie wiadomo, bo policja nie dotarła do żadnych świadków, którzy mogliby cokolwiek powiedzieć o tym momencie. Śledczy przepytali także znajomych Doroty, którzy feralnego dnia bawili się z nią w tym miejscu. Jej współlokator twierdził, że od początku ci mężczyźni mu się nie spodobali. Wynikało to z tego, że jak tylko Dorota się do nich przysiadła, to byli tacy nachalni, podrywali ją, obłapiali, podszczypywali. Ale wyglądało to tak, jakby jej to zupełnie nie przeszkadzało, a wręcz odwrotnie, cały czas się śmiała, wydawała się być zadowolona. Ponieważ świetnie się bawiła i zapytana, czy chce wyjść, stwierdziła, że nie, to uznali, że nie będą jej na siłę wyciągać. Współlokator podkreślił też, że raczej nie było to towarzystwo, z którym normalnie by trzymali. Dla nich był to zupełnie nie ich klimat. Na podstawie zeznań świadków udało się także stworzyć portrety pamięciowe mężczyzn, z którymi Dorota miała spędzić tamtą noc. Jej koleżanki zapamiętały także, że jeden z nich miał dosyć nietypowe imię – Dorian. Była to pierwsza ważna wskazówka, za którą śledczy postanowili podążyć i sprawdzić wszystkich Dorianów z okolicy. W końcu trafili na Doriana R., który miał już swoją przeszłość kryminalną. W tym czasie, tydzień później, a dokładniej 23 marca 2001 roku, zupełnie przypadkiem, pracownik pobliskiej budowy znalazł w stawie na Marszowicach, nieopodal wieży ciśnień, zwłoki kobiety. Od razu zadzwonił na policję i wkrótce na miejsce został wysłany patrol. Policjanci zabezpieczyli miejsce zbrodni i czekali na przyjazd techników oraz prokuratora. Dosyć szybko udało się ustalić, że znalezioną kobietą jest poszukiwana Dorota J. Jednocześnie była to jedna z najbrutalniejszych zbrodni popełnionych w ostatnich latach na Dolnym Śląsku. Oględziny zwłok wykazały, że Dorota przed śmiercią była rozebrana, została wtedy raniona nożem, po czym ktoś kazał jej się ubrać i ponownie zadał jej kolejny cios, tym razem śmiertelny. Lekarz określił także, że przed śmiercią została kilkukrotnie zgwałcona. Miała na ciele co najmniej dwie głębokie rany kłute. Jedną na szyi, drugą na klatce piersiowej oraz wiele innych, mniejszych ran. Łącznie jej ciało leżało w wodzie około tygodnia. Wszystko więc wskazywało na to, że zginęła tej samej nocy, podczas której zaginęła. Na jej ciele nie znaleziono jednak żadnych śladów, które mogłyby prowadzić do jej oprawcy lub oprawców. To, co więc miała policja, to zeznania jej znajomych oraz barmana. I jedyny trop, jaki mogła podążać, czyli trzech mężczyzn, którzy spędzili z nią tamtą noc. Na razie udało się ustalić tożsamość tylko jednego z nich, a ponieważ miał już przeszłość kryminalną, był bardzo poważnym podejrzanym. Łącznie poszukiwania zabójców trwały kilka miesięcy, a na trop trzech mężczyzn naprowadził policję ich kolega, który znał szczegóły sprawy. Potwierdził on przypuszczenia policjantów, że głównym sprawcą tego okrutnego mordu był Dorian R. W końcu 2 kwietnia 2001 roku został wydany nakaz przeszukania jego mieszkania. Mężczyzna jest na miejscu i zostaje przesłuchany przez policjantów. Gdy śledczy przedstawiają mu ich podejrzenia, mężczyzna twierdzi, że nie wie, o co chodzi. W trakcie przeszukiwania jego mieszkania robi dosyć dziwną rzecz.
Jak gdyby nigdy nic, postanawia zrobić sobie kawę, a później, co jeszcze bardziej dziwne, wypija ją duszkiem. Dopiero na dalszym etapie śledztwa wychodzi na jaw, że w tym momencie chował w ten sposób biżuterię, która była w tej filiżance i oczywiście należała do Doroty. Choć zabrał ją Mariusz, to ostatecznie znalazła się właśnie u Doriana. A pijąc szybko kawę, chowa w ten sposób w swoich ustach tę biżuterię. Następnie zachowuje się w sposób bardzo nieoczekiwany, bo popycha jednego z policjantów i wybiega z domu, a potem ucieka. Policjanci ruszają za nim w pościg, ale nie udaje im się go dogonić. Ostatecznie wyjeżdża z kraju i ucieka do Niemiec. Jego ojciec tak komentuje tę sprawę. Wybiegł z mieszkania, bo był w szoku. Powiedziano mu, że jest mordercą. Rozmawiałem z nim później. Cały czas mówił, że jest niewinny. Mój syn nie palił papierosów i nie nadużywał alkoholu. Jego matka z kolei mówiła o nim tak. W tym czasie rano jeździł do szpitala, gdzie był jego chory synek, a wieczorem się zmieniali i na noc zostawała Renata, konkubina Doriana. Syn zawsze nocował w domu. Policjanci więc zastanawiali się, czy ten spokojny syn i troskliwy ojciec faktycznie mógł być bezwzględnym zabójcą, ale opinia rodziny o mężczyźnie nie zmieniła podejścia policjantów do jego osoby. A do tego to, że uciekł z mieszkania, także było kluczowe. W tym momencie był głównym podejrzanym. Śledczy byli też na tropie drugiego mężczyzny, Marcina. Dzięki kolejnym czynnościom operacyjnym udało się także ustalić, kim był trzeci mężczyzna, czyli Mariusz. Wkrótce ten ostatni został wezwany na przesłuchanie, na którym potwierdził, że znał Dorotę. Przyznał także, że faktycznie 15 marca bawił się w towarzystwie Doroty i był w tym samym klubie co ona. Twierdził jednak, że imprezę opuścił razem z Dorianem, z którym od razu udał się do jego domu. Z Dorotą miał zostać jedynie Marcin. Co ciekawe, pojawiło się dwóch świadków, którzy faktycznie potwierdzili, że widzieli, jak Mariusz i Dorian wchodzą do domu Doriana. Na przesłuchanie został wezwany także Marcin, który z kolei zaprzeczył wersji Mariusza, a na potwierdzenie swojej wersji wskazał także świadka, który miał potwierdzić, że widział go samotnie wracającego do domu. Na razie to wszystko, co ma policja, to za mało, aby kogoś aresztować. Kluczowe jest jeszcze znalezienie i zatrzymanie Doriana. W końcu we wrześniu 2001 roku niemiecka policja zatrzymuje dwóch mężczyzn za sutenerstwo i stręczycielstwo. Jednym z nich jest Albańczyk, który posiada polski paszport i zeznaje, że ma informacje na temat morderstwa Doroty z Wrocławia. Oferuje także swoją pomoc w tej sprawie. Niemiecka policja postanawia sprawdzić, czy to możliwe, że mężczyzna ma szczegóły na temat tej sprawy i kontaktuje się z wrocławską policją, aby to ustalić. Wrocławska policja potwierdza, że takie wydarzenie miało miejsce i jest zaciekawiona szczegółami. W związku z tym do Niemiec zostaje wysłana specjalna grupa polskich policjantów, którzy mają przesłuchać Albańczyka. Na miejscu okazuje się, że mężczyzna faktycznie dużo wie o tej sprawie. Jest w stanie podać wiele szczegółów, jak i imię osoby, od której to wszystko słyszał. Twierdzi, że tą osobą był Dorian. Dodaje także, że to jego dobry znajomy i że pomagał mu się ukrywać w swoim domu, kiedy ten uciekł z więzienia. W tym czasie w Niemczech są już razem trzej mężczyźni, czyli Dorian, Marcin i Mariusz. Co więcej, policja od dawna ma na nich oko, bo mają przecieki, że zajmują się sutenerstwem. W końcu decydują się na to, aby zatrzymać całą trójkę. Robią to pod zarzutem prowadzenia nielegalnych domów publicznych. Na tym etapie niemiecka policja współpracuje już z Polską i razem koordynują działania. Przygotowywany też jest wniosek o ekstradycję Polaków do Polski, bo to właśnie w Polsce czekają na nich kolejne zarzuty dotyczące zabójstwa Doroty J. Mężczyźni są przetrzymywani w areszcie i czekają na decyzję o ekstradycji. Gdy w końcu zapada taka decyzja, Mariusz nie wytrzymuje presji, a następnie wiesza się w swojej celi. Informacja o tym, że będzie sądzony za zabójstwo Doroty, zdecydowanie go przytłacza i nie zamierza do tego dopuścić. Pozostała dwójka w eskorcie niemieckiej policji zostaje przewieziona do Zgorzelca, a następnie przejęta przez polską policję. W trakcie przesłuchiwania Marcin postanawia przyznać się do zabójstwa Doroty. Pomniejsza jednak swoją rolę w tej okrutnej zbrodni, twierdząc, że to Dorian wszystkim kierował. Dodaje też, że wypełniał jego polecenia, bo po prostu się go bał. Ostatecznie taką wersję śledczy przyjmują, że to właśnie Dorian wszystkim kierował. Marcin składa dosyć obszerne wyjaśnienia i godzi się wziąć udział w wizji lokalnej. Wizja rozpoczyna się pod radiobarem, czyli tam, gdzie wszyscy mieli się bawić 15 marca. Gdy wszyscy są już na miejscu i są gotowi, aby rozpocząć przeprowadzenie wizji, okazuje się to niemożliwe. Marcin nie wytrzymuje napięcia, siada na schodach i zaczyna się kulić.
potem zasłania twarz rękami i szlocha. Na miejscu jest także obecny Dorian, ale on milczy i nie zamierza współpracować z policją. W końcu śledczy się poddają i nie dochodzi do jej przeprowadzenia. W dniu procesu mają po 29 lat. Na salę chodzą w policyjnej asyście. Z ich twarzy trudno wyczytać jakieś emocje. Wyglądają, jakby byli niewzruszeni, nie widać żadnej skruchy czy zdenerwowania. Czują się dosyć pewnie. Nie jest to też ich pierwsza wizyta w sądzie, stąd też może ich pewność. Obok prokuratora zasiada mama Doroty. Ma ze sobą tekturową kapliczkę ze zdjęciami swojej córki, którą specjalnie przygotowała. Halina, mama Doroty, w tym procesie występuje jako oskarżycielka posiłkowa. Mężczyźni są oskarżeni o gwałt i zabójstwo. Dla mamy Doroty proces jest katorgą. Ciągle widać jej emocje, przez cały czas płacze. Z kolei Dorian reaguje na to śmiechem. Prokurator tak wypowiada się o mężczyznach. Dla nich ta dziewczyna była kolejną, jak mówili, świnią, z którą można zrobić co się chce. Znamienne jest to, że po dokonaniu zbrodni Marcin zadzwonił rano do żony i powiedział, że wszystko w porządku, by się nie martwiła, a Dorian poszedł na egzamin na prawo jazdy i go zdał. W trakcie procesu okazuje się także, że kilka dni przed zabójstwem Doroty, Dorian i Marcin dokonali zbiorowego gwałtu na kobiecie, która pracowała w ich agencji, Monice M. Kobieta podczas procesu wystąpiła w roli świadka. Opowiadając, cały czas płakała. Zrelacjonowała też, jak mężczyźni się nad nią znęcali oraz, że uciekła z ich agencji towarzyskiej we Frankfurcie. Inna ich pracownica zeznawała w ten sposób. W agencji były przypadki przemocy. Wyróżniał się w tym Dorian. Poniżał nas. Pracowałam tam niecały rok. Miałam zarabiać miesięcznie 5-6 tysięcy marek, ale nic nie dostałam. Dorian zabrał mi wszystkie pieniądze. Prokurator tak przedstawia ostatnie chwile Doroty. Bili ją, przystawiali jej do żyły strzykawkę z żółtym płynem, mówiąc, że będzie to jej ostatni złoty strzał. Kazali jej napisać list pożegnalny do rodziny. Co czuła, gdy kazali jej leżeć na podłodze koło łóżka, odartej z człowieczeństwa. Choć Marcin poszedł na współpracę z policją, to nie ujawnił wszystkich szczegółów. Bardzo dozował informacje, które przekazywał. Ale mimo tego to właśnie dzięki jego wyjaśnieniom policji udało się zebrać kolejne dowody i postawić zarzut zabójstwa Dorianowi, bo ten z kolei do tego się nie przyznawał. Przez cały proces powtarzał: jestem niewinny, jestem ofiarą policji i prokuratury. Prokuratura przedstawia swoje zdanie na temat tego, że Dorian kierował także 10-osobową grupą przestępczą, która organizowała nielegalny wywóz kobiet do Niemiec. Tam też miały być prowadzone agencje towarzyskie. Według ustaleń grupa działała od czerwca 1999 roku do września 2001 roku we Wrocławiu oraz kilku miastach w Niemczech. W trakcie procesu Dorian ani razu nie okazał skruchy. Twierdził, że był niewinny. Jednak w ramach upływu czasu procesu coraz bardziej plątał się w wyjaśnieniach i nie potrafił opanować drżenia rąk. Twierdził też, że policja robi sobie kpinę z jego życia. Na świadków zostali wezwani także znajomi Doroty, którzy przedstawili jej obraz nie do końca w dobrym świetle. Opowiadali, że wracała z pracy nocnymi tramwajami, że wieczorami jeździła stopem do domu w Nowej Rudzie. Że robiła przy tym wrażenie, jakby zupełnie nie spodziewała się tego, że coś mogłoby jej się stać. Ze zeznań świadków wyłonił się obraz samodzielnej, ale lekkomyślnej dziewczyny. Oprócz tego, że miała pieniądze ze swojej pracy, miała też otrzymywać wsparcie finansowe od matki mieszkającej w Austrii oraz dostawać alimenty od ojca. Mimo tego i tak dorabiała jako barmanka. W jednym artykule tylko natrafiłam na informację, że jednak Dorota miała mieć chłopaka, ale w więzieniu. Nie mam pewności, czy tak było, ale postanowiłam wam też przekazać te informacje. Podobno miała też nie stronić od różnego rodzaju używek, m.in. narkotyków. Była dosyć otwartą osobą, lubianą, łatwo nawiązywała kontakty. Podobno jednak miała też mieć bujną wyobraźnię i opowiadała nieprawdziwe historie. Ale tak jak mówię, te informacje znalazłam w jednym artykule i nie mam pewności, czy na 100% to prawda. Nie znalazłam także informacji, czy w ciele Doroty znaleziono jakieś narkotyki. Oprócz Doriana i Marcina na ławie oskarżonych zasiadło jeszcze 9 osób, w tym 3 kobiety. Wynikało to z tego, że byli oskarżeni o udział w przestępczej grupie. Kierować miał nią Dorian. Oskarżonym zasądzono karę od 1,5 do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Na Doriana i Marcina czekał jednak jeszcze wyrok za zabójstwo Doroty. Przewodniczący składu orzekającego Alojzy Zawadzki tak wypowiedział się o tej sprawie. Przy tak miażdżącej skali dowodów wina Doriana nie budzi wątpliwości.
Każdy, kto jest zdolny do takiej zbrodni, jest wysoce zdemoralizowany. Marcin i Dorian to osobowości o płytkiej uczuciowości wyższej. Ten pierwszy traktuje inne osoby instrumentalnie, jakby miały być dostosowane do jego celów. O jego demoralizacji świadczy to, co zrobił przez ostatnie lata. Jego sposobem na życie było przestępstwo i byłoby dalej, gdyby nie został zatrzymany. Następnie sędzia dodał: kilkanaście godzin po tak okrutnej zbrodni Dorian idzie na egzamin teoretyczny na prawo jazdy i go zdaje. Proszę sobie wyobrazić osobowość, która jest w stanie coś takiego zrobić. Skupić się po tak okrutnym zabójstwie. Na rozprawie śmiał się, trzeba go było przywoływać do porządku. Nie wzruszył go nawet dramat matki. Mimo młodego wieku, Dorian zasługuje na najsurowszą karę, jaką przewidywałby kodeks karny. W związku z tym mężczyzna został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie mógłby się jednak ubiegać nie wcześniej niż za 35 lat. Marcin za to, że współpracował z policją, otrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. O warunkowe zwolnienie mógłby się ubiegać po upłynięciu 20 lat. Marcinie sąd dostrzegł nadzieję, że nie jest zdeprawowany do końca. Sędzia dodał jeszcze komentarz odnośnie pani prokurator. Nie byłoby tej sprawy, gdyby nie poświęcenie, zaangażowanie, rzetelność i profesjonalizm pani prokurator. Trudno tu oprzeć się emocjom, ale ocena dowodów jest obiektywna, a wina oskarżonych nie budzi wątpliwości. Sędzia zezwolił także na pokazanie twarzy i ujawnienie nazwisk morderców. W związku z tym osobami skazanymi byli Dorian Różkowski i Marcin Piecyk. Mama Doroty nie chciała od morderców jej dziecka żadnego odszkodowania, twierdząc, że brzydzi się ich pieniędzmi i że żaden wyrok nie zwróci życia jej córce. Sąd jednak nakazał, aby wpłacili po 8 tysięcy złotych na konto chorego chłopca, który potrzebował pieniędzy na leczenie. Po wszystkim pani Halina wypowiedziała się w ten sposób. Żaden wyrok nie wróci życia mojemu dziecku. Zabijając ją, zabili i mnie. Jest sąd ziemski, ale jest i sąd boski. Od wyroku tego drugiego nikt nie ucieknie. Jestem w bardzo złym stanie, ale będę walczyć, by wyroki te zostały wykonane. Myślę o tym, że śmierć mojej Dorotki uratowała inne dziewczyny. Marzyłam, że wyprawię jej piękne wesele, jak jej bratu, a musiałam zrobić pogrzeb. Łącznie kobieta była obecna na 31 rozprawach. Podczas wszystkich musiała znosić kpiące uwagi oskarżonych. Sam proces był jednak na tyle emocjonujący, że nawet widzowie płakali, w tym dziennikarze. Po usłyszeniu wyroku Dorian stwierdził, że nie zgadza się z nim. Odwołanie wpłynęło do wrocławskiego sądu apelacyjnego. Podobnie uczynił jego kompan zbrodni, Marcin. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok dożywotniego więzienia dla Doriana. Podobnie zrobił w przypadku Marcina. Od tej pory oznaczało to, że ich wyroki są prawomocne i że jednego czeka odbycie kary przynajmniej przez 35 lat, a drugiego przez 20. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jeżeli chodzi o przesłanie, które chciałabym, żebyście mocno sobie zakodowali i myślę, że jest głównie skierowane do młodszych osób, to, że życie chwilą jest fajne, zabawa jest fajna, ale wybranie się z obcymi mężczyznami do ich mieszkania już nie za bardzo. W takich sprawach niestety alkohol bywa złym doradcą, ale myślę, że mimo wszystko warto stosować zasadę, że jeśli przyszliśmy jakąś paczką, to wróćmy do domu w takim samym składzie. Nie zostawiajmy jednej znajomej czy jednego znajomego samego, zwłaszcza jeżeli wiemy, że tego dnia nie stronił, nie stroniła do alkoholu czy innych używek. I ja wiem, że to są czasami bardzo takie kontrowersyjne tematy, bo ktoś nie chce, bo chce zostać i tak dalej, ale myślę, że czasami lepiej postawić na swoim i nie zostawiać kogoś samego, niż mieć go potem na sumieniu. Bardzo przykre jest to, że młoda kobieta straciła życie w tak okrutny sposób. Nawet sobie nie potrafię wyobrazić, co czuła w ostatnich minutach swojego życia i jakie upokorzenie znosiła. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie, jakie wy macie przemyślenia i czy coś bierzecie dla siebie, czy jest to dla was forma jakiejś edukacji. Mimo, że ostatnio o tym mówiłam przy serii Niebezpieczna sieć, to się powtórzę. Bądźcie bezpieczni i uważajcie na siebie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.